Wyjaśnienia Donalda Tuska powodów, dla których odwołał ministra Jarosława Gowina z funkcji szefa resortu sprawiedliwości, nie są zbyt przekonywujące. Oczywiście premier i tylko on ma prawo dobierać sobie współpracowników i wnioskować do prezydenta o powołanie lub odwołanie dowolnej osoby. Na tym polega rola i odpowiedzialność premiera, ale sposób, w jaki tłumaczy, dlaczego odwołał Gowina, jest dosyć dziwny. Premier twierdzi, że Jarosław Gowin musi stracić stanowisko nie ze względu na swoje poglądy, których podobno nie zmienił w ciągu ostatnich kilku lat. Donald Tusk doskonale wiedział, jakie poglądy ma Gowin, powołując go na to stanowisko. Powodem, który wymienił Donald Tusk, jest to, że Jarosław Gowin za bardzo zajmował się polityką. To absurdalny zarzut, ponieważ od polityka, szczególnie od ministra, oczekujemy tego, że będzie właśnie zajmował się polityką. Przypomnijmy, gdy Tusk odwoływał ministra skarbu Mikołaja Butanowskiego, mówił, że minister ponosi polityczną odpowiedzialność, że był dobrym fachowcem, ale politycznie nie dopilnował tego wszystkiego. Złośliwi od razu przypomnieli hasło Platformy: nie róbmy polityki, budujmy mosty. Ale tutaj chodzi o coś jednak innego. Marek Biernacki będzie z pewnością dobrym ministrem sprawiedliwości. Niemniej jednak to, co stanie się dalej z Jarosławem Gowinem, wciąż pozostaje tajemnicą.